나와 닿기 좋래. 헤이 바다비 셀바 버튼 헤이 마이 트로비 빈치 버드워게 아호이 위다이트 나 마인스타. 아ktorzy z teatru Blaszany Bębenek z Trzebini zabrali młodych widzów z Kozienic na Wyspę Skarbów i pokazali im Świat Piratów. Spektakl odbył się w niedzielę 14 października w ramach cyklu Kozienickiego Domu Kultury Poranek Teatralny dla Dzieci. Było to ciekawe i pouczające przedstawienie pełne nawiązań do kultury brazylijskiej. Inspiracją dla autorów była powieść Roberta Louisa Stevensona. Bohaterką spektaklu była dziewczyna pokładowa Gimella, która wzięła udział w wyprawie poszukującej skarbu legendarnego kapitana piratów. Wśród załogi statku znajdował się też dawny towarzysz kapitana piratów, który za wszelką cenę chciał odzyskać łup. Spektakl był przeplatany piosenkami śpiewanymi na żywo oraz zabawami, do których aktorzy angażowali dzieci z publiczności. Były też tańce. Ponadto w przekazanej przez aktorów treści znalazły się m.in. odniesienia do zdrowego stylu życia i odżywiania. Były też zmieniające się kurtyny, imitujące różne przestrzenie, od tawerny przez statek aż po osadę na bezludnej wyspie.